Dziś o człowieku, na którym wykonano ostatnią publiczną egzekucję w Polsce. Artur Greiser urodził się w środzie Wielkopolskiej nieopodal poznania ówcześnie Niemcy Cesarskie. W dzieciństwie nauczył się mówić biegle po polsku. W 1903 roku zapisał się do szkoły podstawowej, a później uczęszczał do Królewskiego Gimnazjum Humanistycznego w Wrocławiu. W sierpniu 1914 roku zgłosił się na ochotnika do cesarskiej marynarki wojennej Niemiec i brał udział w I wojnie światowej. Podczas pełnienia służby bojowej latał na misjach nad Morzem Północnym między południowymi wybrzeżami Anglii i Belgii. Później został zestrzelony i ranny. 30 września 1919 roku został uznany za inwalidę w 50% i zwolniony ze służby w marynarce wojennej. Otrzymał krzyż żelazny pierwszej i drugiej klasy, krzyż honoru wojny światowej oraz odznakę za rany. Greiser był fanatycznie antychrześcijański i jednocześnie był jednym z pierwszych członków partii nazistowskiej. W latach 1933-34 był zastępcą prezydenta Wolnego Miasta Gdańska, w latach 35-39 został mianowany prezydentem. Jako prezydent Senatu Gdańskiego był rywalem swojego nominowanego zwierzchnika Alberta Forstera. Greiser był częścią Imperium SS podczas gdy Forster był blisko związany z Rudolfem Hesem, a później Martinem Bormanem. 23 sierpnia 1939 roku Forster zastąpił Greysera na stanowisku głowy państwa gdańskiego. Greiser został oskarżony przez Polskę o bezpośrednią odpowiedzialność za eskalację napięć między Wolnym Miastem a Rzeczpospolitą Polską w 1939 roku, kiedy polski minister spraw zagranicznych Józef Beck ogłosił represje gospodarcze po nękaniu polskich strażników granicznych i celników Greiser, wydał komunikat, oświadczając, że gdańska policja nie uznaje już ich władzy. Zażądał ich natychmiastowego wycofania. Zawiadomienie było tak niegrzecznie sformułowane, że polski przedstawiciel dyplomatyczny w Gdańsku, Marian Chodacki, odmówił przekazania go Bekowi i tylko przesłał streszczenie napisane samemu. Natychmiast po niemieckiej inwazji na Polskę, Greiser został przeniesiony z Gdańska i 8 września został mianowany szefem administracji cywilnej w okręgu wojskowym Poznań, który został włączony do Rzeszy Niemieckiej. 2 listopada otrzymał również stanowisko gubernatora. Terytorium było potencjalnie bardzo bogate pruska prowincja cesarska Poznań była spichlerzem przed 1914 rokiem. Posiadała doskonałą sieć kolejową i drogową oraz stosunkowo zdrową i dobrze wykształconą siłę roboczą. Łódź, również podlegająca Greiserowi, była wyrafinowaną bazą przemysłową. Sam Greiser był zagorzałym rasistą, który entuzjastycznie realizował program czystki etnicznej, aby pozbyć się Polaków z kraju Warty i zasiedlić te tereny Niemcami. Było to zgodne z teoriami rasowymi popieranymi przez Henrycha Himmlera. Normą były masowe wysiedlenia Polaków z kraju Warty do generalnego gubernatorstwa i doraźne egzekucje. Polski służący w domu Greysera opisywał go jako potężnie zbudowaną postać, był wysokim mężczyzną, widać było jego arogancję, jego zarozumiałość. Prawie wszyscy starali się zejść mu z drogi, ludzie musieli mu się kłaniać, pozdrawiać, a Polaków traktował z wielką pogardą. Dla niego Polacy byli niewolnikami, do niczego prócz pracy nie nadawali się. Nazistowski plan dla Polski pociągnął za sobą zniszczenie narodu polskiego. Wymagało to konieczności ataku na Kościół Polski, zwłaszcza na terenach przyłączonych do Niemiec. Greiser za namową Reinharda Henricha i Martina Bormana przypuścił poważny atak na kościół katolicki, odciął wpływy zewnętrzne z Niemiec i Watykanu w lipcu 1940 roku ustanowił antykościelne 13punktowe środki. Posunięcia antykościelne, które uzyskały aprobatę Hitlera, sugerują, jak naziści dążyli do dekościelnego społeczeństwa niemieckiego. Skonfiskowano majątki i fundusze Kościoła katolickiego oraz zamknięto organizacje, zarówno świeckie, jak i te podlegające Kościołowi. Liczni duchowni, mnisi, administratorzy, diecezjalni i urzędnicy Kościoła stali aresztowani, deportowani do generalnego gubernatorstwa, wywiezieni do obozów koncentracyjnych w Rzeszy lub po prostu rozstrzelani. Łącznie około 1700 polskich księży trafiło do Dachau, połowa z nich nie przeżyła. Szef administracyjny Greisera, August Jager, miał pseudonim łowca kościoła. Do końca 1941 roku polski Kościół katolicki został skutecznie zdelegalizowany w kraju Warty. Na pozostałych okupowanych terytoriach został mniej lub bardziej zgermanizowany, pomimo encykliki wydanej przez papieża Piusa 12 już 27 października 1939 roku, protestując przeciwko tym prześladowaniom. Greiser aktywnie uczestniczył w Holokauście. To przecież on zarządza łódzkim gettem. 20 stycznia 1945 roku Greiser zarządził generalną ewakuację Poznania. Zrobił to w odpowiedzi na komunikat, który otrzymał od Bormana. Ten mu przekazał, że Hitler zarządził pełną ewakuację okolicy. Greiser opuścił miasto jeszcze tego samego wieczoru i zgłosił się do osobistego pociągu Himmlera we Frankfurcie nad Odrą. Tam Greiser odkrył, że został oszukany przez Bormana. Hitler ogłosił, że Poznań musi zostać utrzymany za wszelką cenę, a Greiser był teraz postrzegany jako deserter i tchórz, szczególnie przez Gebelsa, który w swoim dzienniku z 2 marca 1945 roku nazwał Greisera prawdziwą hańbą dla partii. W związku ze istniałą sytuacją, oddał się w ręce Amerykanów. Po wojnie trafił przed sąd. Sąd Polski. Tam był sądzony za zbrodnie wojenne. Najsłynniejsza linia obrony, czyli wykonywałem tylko rozkazy, bardzo szybko padła. Było za dużo dowodów. W związku z tym adwokaci z urzędu Stanisław Hejmowski i Jan Kręglewski. Starali się przekonać Trybunał, że Greiser jako głowa formalnie niezależnego państwa, wolnego miasta Gdańska, nie może być osądzony przez inne państwo. Argument został odrzucony przez sąd, ponieważ to państwo już nie istniało. Greiser został skazany za ludobójstwo, tortury, prześladowania, niszczenie polskiej kultury, grabieże, przymusowe wysiedlenia i zabieranie polskich dzieci wbrew woli ich rodziców. Najwyższy Trybunał Narodowy uznał go winnym zbrodni i skazał na śmierć. Bolesław Bierut nie uwzględnił ani wniosku Greysera o łaskę, ani prośby o to samo skierowanej do niego przez papieża Piusa XII. Artur Greyser został stracony 21 lipca 1946 roku o godzinie 7 przez powieszenie w obecności tysięcy zgromadzonych osób na stoku poznańskiej Cytadeli. W czasie wieszania Greisera, 100 tysięczna publiczność, wśród której były także dzieci, klaskała i gwizdała. Była to ostatnia egzekucja publiczna w Polsce. Powali krytyki takich egzekucji minister sprawiedliwości Henryk Świątkowski podjął decyzję o ich zaprzestaniu. Ciało Greysera po przeprowadzeniu sekcji zwłok w zakładzie anatomicznym Uniwersytetu Poznańskiego zostało spalone w tym samym krematorium, w którym palono zwłoki mordowanych Polaków w podznańskim więzieniu. Prochy zostały oddane do dyspozycji prokuratury Sądu Specjalnego. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.